Cześć, z tej strony Sargon, a to kolejny odcinek z Parawarlda i kontynuujemy niszczenie bazy przeciwnika i przygotowujemy się do ataku na ich tutaj poboczną bazę na tej wyspie, która nie powinna być prawie żadnym problemem. Mamy sporo dział drzewnych, możemy też sobie sporządzić, urządzić jakieś wsparcie naszej floty, więc nie będzie źle. Można nawet zainicjować tą walkę tutaj flotą, żeby wzięła na siebie obrażenia, no a potem je po prostu zniszczyć ich jednostki lądowe za pomocą naszych. Aha, mieliśmy zniszczyć tą wieżę, a nie zniszczyłem jej. Jeszcze baza jeszcze działa, uciekł dosyć daleko, ale mam jeszcze jedno. Triceratops niech już się być może wycofa. Liny napięte i gotowe. Zmiażdżmy ich. No dobra. Tu jest ok. Te jednostki nasze są porozrzucane po całej mapie. To jest mały problem. Ciężko będzie je wszystkie zabrać. Wszystkie w jednym miejscu wychwycić. No ale tutaj mniej więcej taki punkt zborny na obecny moment. Wojownicy odrzutowi gdzieś tutaj byli właśnie. I to wybuduje tu wieżyczkę, bo... Nie wiem, czy nie z jakiej strony oni mogą mnie zaatakować teraz. Czy tutaj jest coś więcej niż na przykład jakaś ich mała baza w tym miejscu? Możliwe, że coś tutaj mają powybudowane tak samo z tej strony. Ale na razie się tym przejmował nie będę. Tylko zniszczę ich bazę na wyspie. Jak ta misja w ogóle się nazywa całkowicie? Zlikwiduj bazę Seas. Trzeba zniszczyć także transportowce, które są tutaj. Nie wiem, czy ja je zniszczyłem. Jest to potrzebne do zaliczenia tej misji. Tylko nie wiadomo, czy trzeba zniszczyć także te bazy w tym miejscu, czy tutaj też jakieś bazy jeśli są, czy jedynie te. To nie jest powiedziane w tej misji za bardzo. Wydaje mi się, że te boczne, no ale to się okaże dopiero jak ją zniszczymy. I też nie wiem, czy zniszczyłem tą w całości tak naprawdę. Czy coś tutaj nie pominąłem, zrobię jakiegoś zwiadowcę, żeby zobaczyć. Zwiadowcą mamy spory zasięg widzenia, więc będzie z tym nie będzie problemu. Jeszcze tego Triceratopsa sobie wezmę na atak. Zresztą naprawdę to z tej strony muszę podejść, a nie stamtej, bo to nic nie da. Nie mogę się doczekać. Oczywista sprawa. No i właśnie jak obrywa ten wojownik, widać ile on ma obrony przed tym ostrzałem, jak dużo to mu daje. Taki wojownik ma 300 zdrowia, a działo ma 150 obrażeń, no a żyje cały czas. Więc gdyby miał jakieś takie leczenie, no to mógłby naprawdę sporo pod ostrzałem wytrzymać. Taki wojownik odrzutowy. Z tymi wszystkimi badaniami oczywiście, które ma. Plus jeszcze proporzec, jakby mu dać jakiś. Dobra, ten transporter chyba został przeze mnie zniszczony, skoro go tu nie ma. Ja tak głupio tymi taranami tutaj podeszłem, ale to już chyba w poprzednim odcinku wydałem tam ten rozkaz. No dobra. Na razie nic sobie działa tutaj podejdą. Prawie wieżę zniszczyłem. Nie uda mi się jej zniszczyć prawdopodobnie, no ale przynajmniej mocno jej uszkodziłem. Zwiadowca, niech tutaj zobaczy, czy jakiś robotnik się tutaj nie błąka, czy coś. Czy jakiegoś budynku tutaj nie ma przypadkiem. Mogą być na przykład statki z tej strony. Idą działa drzewne? Idą powoli, ale idą. Tutaj jest Taslow. To brzmi dobrze. W sumie już nie mamy się przed czym bronić tak naprawdę. Tutaj mi się wydaje. Tutaj jest ta przepompownia cała. W niej jakieś tam jednostki i to w sumie tyle. Więc wyspa jest już bezpieczna. No są jeszcze tutaj te
Nie wiem, co to jest po bokach. Jakieś porty. Przejdę się tam, ale po zniszczeniu oczywiście tej bazy. Kol, do boju. No dobra. Dajemy radę. Spokojnie dajemy radę. Wezmę więcej tych wojowników odczołów, bo są po prostu... bo są fajni po prostu. Tylko jeszcze bohaterów. Może dwa slot sobie zostaje dla tych bohaterów. Stina, uciekaj stąd. Wojownik odrzutowy, gotowy! Ja chcę walczyć! Drewno! Gotów do wewno! Uwaga! Pięć! Na co czekasz? No kol, niech jeszcze tutaj trochę postoi, niech potankuje. Dobra. No i może się wracać z okolicy tych naszych dwóch świątyń. To jest taki punkt, w którym się praktycznie całe nasze oddziały gromadzą zazwyczaj. Zrobię jednego zwykłego nosorożca dla proporca. Przyda się to na pewno. Tu coś jest, ale to jest ta przypompownia, tak? Dokładnie. Mamy mało czasu. Musimy się dostać do wnętrza tego krateru. Stary, pracujemy nad tym. Ale Seas jakoś nie chce nas puścić. Uciekam. Uciekam stąd. Ciekawe, czy mnie będzie doganiał, czy jest szybszy. To się okaże za chwilę. No ale możemy to slowem zniszczyć z naszego likwidatora. I będzie większość problemu załatwiona. Liczę na to, że mi tu zaraz jakaś porażka nie wyskoczy nagle. Dlatego, że minęło to 40 minut, a się ono nie liczy. O kurde, ale moc ta slowa nawet z takiej odległości potrafi zniszczyć jednostkę. No jest to jedna z najlepszych umiejętności bohaterów tak naprawdę w tej grze. Na kampanii jest niesamowicie użyteczna. Gdzie walczymy z Seas. Ktoś potrzebuje wsparcia z powietrza? Rozkazy? Dalej, maleńki! Tędy! Czekam na rozkazy! Odpłyńcie trochę bardziej w tę stronę. Nie mogę się doczekać. Nie, ty idź tam. Co tutaj jest poza tymi transportowcami? To jest takie fajne wybrzeże niczym plaża Omaha. Na przykład w Company of Heroes. Tak mi się skojarzyło. No a tutaj to trochę inaczej wygląda. No ale tak czy siak Seas dobrze broni swoich tych miejsc tutaj. To są te dwa jako szkielety. Okej, no to w takim razie ja się mogę dostać tu, bo zostawili to bez ochrony już. No i będę mógł wybudować tam jakąś wieżyczkę czy coś. Jak to wygląda tutaj? To nie jest budynek. Okej, myślałem, że to jest jakieś to pole ich, ale nie. Próbuję podprowadzić ten transportowiec tu na przykład. Bo tu mam oddziały. Okej, misja wykonana. Nawet tego nie będę musiał niszczyć, ale tak czy siak zrobię to. Co jeszcze zostało? Jeszcze zostało załatwienie Leytona, co nie będzie problemem. No i spróbuję się jeszcze dostać w te okolice, żeby zobaczyć, co tutaj jest. Skoro już robię tę misję, no to po całości. Nie znam jej za dobrze, jak już wspominałem.
Więc zrobię sobie coś takiego po prostu. Przyspieszam od razu też czas, żeby nie tracić go niepotrzebnie. Nawet mogę tego użyć. Te nasze oddziały niech od razu idą w tą stronę. Nie mogę się doczekać. Gotów do drogi. Ten chyba stanął w ogóle w tym miejscu, nic nie robi. Więcej węgla! Następne zlecenie. Okej. Czas znowu, zobaczy jak to wygląda w tym miejscu. Ciekawe, czy ta wieża będzie w stanie zniszczyć tą. Jak tak, to będzie świetna sprawa. Naprawdę genialnie. Jak tą pompę jakimś cudem przejęli. No i Layton nadchodzi. Teraz musimy go pokonać. Będziemy mogli się już dostać do krateru i rozpocząć misję ostatnią. Czego potrzebujesz? Kto wygra? Czy wieża Seas, czy nasza wieża Nordów tutaj? Zrobię jej wsparcie. Aby nie dała rady, bo bardzo możliwe, że nie da. No ta mapa dostała ADHD czy co? No dobra, trudno, nic z tym nie zrobię. Wyłączenie escape'u czy czegoś też nic nie daje. Niestety. Trzeba niestety się z tym pogodzić, że tak będzie wyglądało. A ja przyspieszę trochę czas i ruszę w okolice tego portu ich. Żeby zobaczyć jak to wygląda, co tutaj się dzieje. Tasną, naprawiaj to. Żebym nie stracił tej wieży. Kolego, naprawiaj. Dobra. Jak to wygląda w tym miejscu, w tej okolicy? Przejdźmy się jeszcze, zobaczmy. Ale chyba nie ma sensu tutaj chodzić po tych miejscach. Nie chce mi się już płynąć na to morze, niszczyć tego transportowca. No może wydać je radę sami. A nie, on wrócił. No to spoko. Nawet. Mogę go zniszczyć. Liny napięte i gotowe. Zmiażdżmy ich. Przez sam środek. Kiedy zaczynamy? Zmiażdżyć ich! Podejdź, weź to. Mam obrażeń dla statków. Nie, żeby mi się to jakoś przydało bardzo. I to jest punkt wyżycia dla okrętów. No w takich miejscach, gdzie już okręty nie są przydatne praktycznie. Te artefakty są porozłożone, porozkładane. No, łącznie będzie punktów 10 tysięcy, jak zrobię tą misję. Prawdopodobnie są wszystkie punkty. Bo nie ma chyba żadnej misji, żeby zdobyć wszystkie artefakty czy coś. Dalej, maleńki, się wydaje. Co za huk? Co jest grane? Co? Dobra, szykujemy się do ataku na Laytona. Nie będę już chodził w ten drugi. To drugie miejsce tam. Mam pewien pomysł. Jeszcze tutaj do zniszczenia to wybrzeże, ale to też nie ma sensu. Szkoda czasu. Zakończmy już misję w tym odcinku. No i będzie można przejść do ostatniej. Tak więc seria zdecydowanie zbliża się ku końcowi. No ale zobaczymy jak będzie wyglądała potyczka z Laytonem, bo jeszcze to się szykuje. Zanim dotrzemy do wulkanu. Zwiadowca też niech tu podejdzie. Wyruszamy! Cele? Nie mogę się doczekać.
No i szykujemy się. Lecimy dalej, tutaj działa są oczywiście potrzebne. Żaden problem. Kierowco trochę się cofnij. Drewno! Uwaga! Pień! Liny napięte i gotowe! Liny napięte i gotowe! Otworzyć ogień! No ładnie. No i jest właśnie Dawid Layton. Uwolnijmy czas, żeby już tutaj normalnie sobie z nim zawalczyć. Gdzie jest drugi Triceratops? Aha, on jest tutaj dalej. No trudno, no to w takim razie prawdopodobnie nam nie pomoże podczas tej walki. Jeszcze Adelowen sobie zrekrutuję, żeby mi wróciła do walki. Ale to migając na tej mapie to irytuje. Mam nadzieję, że on to jakoś bardzo nie przeszkadza, bo ja z tym nic nie mogę zrobić tak naprawdę. Musiałbym prawdopodobnie wczytać grę od nowa. No nie chcę tego robić teraz. Nie w końcu chcę już misji tak naprawdę. Do walki! Kol na nich. Źle trochę użyłem tej zdolności, ale i tak ich odrzuciło. Chyba, że to były działa drzewne. Zabijmy tego skurczybyka, żeby już nie przeklinać. Ada, niech tu idzie. Beleta, Slowa i Sinę, tak? I Kola oczywiście, czy naszą trójcę. Co mam robić? Nieźle. I oto koniec Laytona. Życzmy mu szczęśliwej drogi w zaświaty. To będzie piekielnie długa podróż. Dajcie spokój. Przecież też wyrwał się wreszcie ze szponów diabła. Kiedy zaczynamy? No i tyle, ruszamy. Kiedy zaczynamy? Bela, niech też zejdzie. Na miejsca? Gotów. Mam wobec ciebie. Ada, gdzie jest? Z przyjemnością. Szybko. No dopiero tutaj idzie, ale to już się nie będę tym przyjmował. Bo zaraz skończą misję. Na miejsca? Gotów. Dobrze pomyślałem. Gdzie jesteś, kolego? Tutaj? A, bo ty byłeś na tym drugim Triceratopsie. Okej. Okay. Więc poczekamy tą chwilkę, no i wchodzimy dalej. Koniec mapy już widać. No ale dobra. Wszystkie misje wykonane na pewno. Też i tak już. Zakończyliśmy 15. Jaskinia Lwa. Gdyby tylko z lwami trzeba było się tam zmierzyć. No i dobra, misja 15 zakończona, najdłuższa misja na moim kanale, bo aż 5 odcinków mi to zajęło, czy 6? Tak, to jest chyba 6 odcinków. No ale dobra, ostatnią misję zobaczycie już podczas ostatniego odcinka naszej kampanii w Paraworldzie. No i w tym momencie was już tak naprawdę żegnam, cześć!